Ej, ziomuś, wstawaj! Nie wstaję dzisiaj, w dupie mam, wszystko mnie boli, głowa mi pęka, nie mogę, padam! Ziomuś, no wstawaj, no proszę cię, no kurna! Nie, padam, Jezu, zaraz skończy mi się egzystencja. Nie możesz padać, chłopie, nowy błąd jest w kinach, a wiesz co to znaczy? No co to, to znaczy? To znaczy, że musisz wstawać, ponieważ... Nie czas umierać! Chłopie, ty chyba właśnie mnie całkiem zabiłeś. Wybaczcie, nie mogłem wam oszczędzić tego suchara. Chodził za mną od kiedy zobaczyłem tytuł czyli ponad rok, więc ponad rok czekałem, żeby wam suchar zrobić, ale doczekaliśmy się. Najnowszy błąd, kończący erę Daniela Kraiga. Doczekaliśmy się zamknięcia tej wielkiej sagi, która zaczęła się dawno, dawno temu, przeszła przez Casino Royale, przez Spectra i wreszcie nie czas umierać. Daniel Craig żegna się z tą rolą. Prawdopodobnie czeka nas nowa konwencja, nowy błąd, nowe dziwactwa. Kto wie, co tam będzie. Za to pożegnanie z Danielem Craigiem wziął się kary Fukunaga, którego powinni się znać chociażby z True Detective. Oczywiście pojawia się nas Daniel Craig, mamy Annie de Arnaz, mamy osoby, które wracają. Jeffrey Wright wraca z poprzednich części, wraca Ralph Fiennes, wraca Naomi Harris czy Ben Wishow, więc mamy tutaj teoretycznie sporo postaci z poprzednich części. Co więcej, nie tylko te z obsługi Bonda, o tym jeszcze za chwilę będę mówił. I Fabuła wyraźnie opiera się na tym, co się wydarzyło w Spectre. Więc jeżeli nie widziały Spectre, możesz być troszeczkę na początku zagubiony. Fabuła prezentuje się tak, że nasz Bond jest oczywiście. A prawie na emeryturze, i coś go wciąga, ponieważ po raz kolejny zagrożony jest cały świat. I tutaj ja tak w tym momencie robię, przewracam oczami, ponieważ każdy z Was ma pełne prawo powiedzieć: chłopie, to jest fabuła każdego, absolutnie każdego Bonda, że sobie Bond idzie, a tu nagle cały świat jest zagrożony, więc Bond musi reagować. No tak, nie oczekujcie, mimo tego, że to jest zakończenie tej pięknej, kilkufilmowej sagi, no to wciąż to jest film Bondowski, więc będziemy w ten sposób zazębiać fabułę. Oczywiście mamy tutaj troszeczkę innych nutek, typu Bond jest starszy, typu jest nowa agentka, która ma numer 00. 7, czy on tutaj będzie inaczej działał? Czy się ukrył? Co w tym czasie, kiedy nie działał, a zmieniło się w zachowaniu MI6, w zachowaniu CIA w całym naszym świecie, i czy Bond będzie nadążał? To znowu nie jest idealna fabuła, ponieważ mieliśmy to chociażby już z Piersem Brosmanem, który przesiedział sobie w koreańskim więzieniu, i nagle wychodzi, więc te elementy, czy ja, stary agent, dam sobie jeszcze radę, wracają co jakiś czas i także są pewnym omarzem do całej tej konwencji filmów o Bondzie. Wśród fanów Bonda, dyskutując na ten temat z wieloma z Was, zauważyłem, że ocenia się te filmy z różnych aspektów. Bardzo często to jest tak, czy lubię aktora w danej roli. Czyli na przykład, jeżeli jesteście fanami Daniela Craiga, to jak on występuje w tym filmie. I zdecydowanie on bawi się świetnie. Potrafi grać Kilkoma ciekawymi minutkami. Po pierwsze, ma ten element humorystyczny. On potrafi rzucić one-linerem, potrafi spojrzeć, on potrafi wciąż mieć ten element takiego typowego, klasycznego, trochę bym powiedział, jak Roger Moore Bonda, który wie o tym, jak absurdalne jest to, że on ciągle wygrywa. I on z tego trochę zdaje sobie sprawę. Z drugiej strony, to jest na zdecydowanie najbardziej emocjonalnie ciężki błąd, w tym sensie, że on cierpi, on płacze, on się zakochuje, on daje się zawieść. To jest ta rzecz, którą Daniel Craig przyniósł już od pierwszego filmu, gdzie się pojawił i jest i kontynuuje to po dziś dzień. Więc jeżeli lubisz tego emocjonalnego, ale jednocześnie zdystansowanego, który raz na jakiś czas potrafi rzucić żarcikiem i być, właśnie być takim bądzikiem w stylu Rogera Mura, no to Daniel Craig utrzymuje, ten poziom i dla mnie tutaj spisuje się świetnie. Ja nie czuję jego zmęczenia tą rolą, e, pomimo tego, że tak naprawdę on sam mówił, że on nie chciał już grać Bonda, to potrafi, znaczy, że jest dobrym aktorem na tyle, że ukrył to i świetnie sprzedaje fizycznie, także potrafi e, wciąż być tym dominującym i jestem w stanie uwierzyć, że on pokona każdego przeciwnika, co nie dotyczyło na przykład Sona Konerego już w ostatnich swoich filmach. Tam ciężko było wierzyć, że szon ma formę, żeby pokonać. Tutaj ja w 100% procentach wierzę w naszego Daniela Craiga. Zatem jeżeli oglądasz Bonda dla Craiga, to tutaj nie zawiedziesz się kompletnie. Ale wielu z was ogląda też Bonda dla Złoczyńcy i tutaj Rami Malek grający Safina jest najsłabszym elementem tego filmu. Bez dwóch zdań. Jego motywacja od samego początku po sam koniec filmu jest bardzo, bardzo cienkimi nićmi. Szyta co więcej, ona pęka co chwilę, gdy tylko zaczyna się zastanawiać. W tym filmie on wyraźnie jest inspirowany. inspirowany on wyraźnie opiera się na tym, co się wydarzyło w spektrze. Skoro się wydarzyło i skoro mamy blowfelda i mamy um, Krzysia Wolca, który był. Przynajmniej charakterystycznym wylenem. Ja lubię go jako troszeczkę dziwnego wylena, który jest w jakimś chorym związku z Bondem. Ja kupuję ten chory związek bardzo chory, no to nagle dostajemy Safina, który mówi, ha ha, ja jestem jeszcze większy, organizacja spektr, która rządziła prawie całym światem, ja jestem w stanie wam powiedzieć, dlaczego trzeba i za mną, a nie za Blofeldem, nie za spektr i sorry, nikt nie powinien pójść za Safinem, nie potrafimy uwierzyć w to, że ten złoczyńca, ten drugi, trzeci złoczyńca nagle zdradzają spektr, żeby być Safinem, nagle Safin jest większym zagrożeniem niż kiedykolwiek było spektr. Za cholerę. I co z tego, że Rami Malek robi? Ogromnie wybałuszone oczy. Mówi powoli. Czyzeluje yy -y słówka. On tutaj jest troszeczkę jak Jared Leto w Jokerze. W Jokerze w Suicide Squad 1. On próbuje być bardzo straszny, ale tak kompletnie nie trafił, że tarcza jest tam, a on strzela w tamtą stronę. Najsłabszym elementem tego filmu, i nie wierzę, że jest ktokolwiek, to mógłby tutaj usiąść ze mną, po prostu usiąść ze mną pogadać i uzasadnić jego wybory, a także dlaczego ludzie idą za nim, dlaczego on ma być straszny i dlaczego mamy wierzyć w jego jakąkolwiek motywację i jego jakiekolwiek tworzenie zagrożenia dla naszych bohaterów. Już nie mówię o jego relacji, zarówno z Bondem, jak i jeszcze z jedną kobietą. To niestety nie trzyma się kupy. And life is all about leaving something behind. Isn't it? Ale Bondy to także akcja, i ujęcia. Ja to połączę w dwie rzeczy. Ponieważ mamy, zawsze pamiętamy jakieś tak zwane over the top, przesadzone pościgi, wybuchy, e, walki w, w helikopterach, w samolotach. I tutaj oczywiście mamy kilka świetnych scen walki, szczególnie na samym początku, jeżeli chodzi o wykorzystanie auta i pościgu. Szkoda, że to jest najlepszy pościg, który dzieje się przed napisami początkowymi i troszeczkę jest tak... A potem wiecie, no jest troszeczkę równia pochyła. Mamy piękną scenę akcji całą, długą, która jest upstrzona żartami i takim dystansem do siebie. To jest po prostu wyrwane z Roger'a Mura, wyrwane z Pierce'a Brosmana, takie kampowe, ale wciąż zachowujące bardzo e, dobrą dynamikę i właśnie taką typową akcyjność. To jest akcyjność taką, jaką możemy e, kupić, która będzie się kojarzyć z dobrymi filmami akcji nawet z lat e, 80. To jest i tutaj nam to towarzyszy przez cały film, ale Wątpię by ktokolwiek zapamiętał jakąś genialną jedną scenę, szczególnie że im bliżej końca, tym gorsze, tym gorsze są te sceny akcji, tym my nie czujemy aż tak tego a napięcia, a już szczególnie w samym trzecim akcie i walkach finalnych, które dla mnie... No, to znowu jest troszeczkę wina Safina, czyli Ramiego Maleka, który niespecjalnie sprawia, że ja tak o już trzymam kciuki, o Jezu, co się stanie, czy stanie, nie, ja tak patrzę, no dobra, już zginąłeś, już, a teraz, a może teraz, a teraz ty, a ty też zginiesz, a ty zginiesz i tak, nie ma tego, nie ma tego niestety, więc... Trochę tak, że pierwsza połowa filmu daje nam znacznie większą rozrywkę niż druga połowa i się nie zdziwię, że jej osoby będą mówić, okej, okay, ja się naprawdę nie jarałem, a potem zaczęło mi spadać napięcie. Za to ujęcia i praca kamery jest tutaj naprawdę znakomita, szczególnie jeżeli chodzi o umiejętność wykorzystania krajobrazów i trochę przetwarzania ich. Ja miałem na samym początku filmu taki efekt, że mówię, kurczę, to jest CG, to na pewno jest CG z tyłu tło, i tak nie, to są Włochy. Szacuneczek, umiejętność zrobienia ich tak pięknie, tak. Tak wystylizowane kolory, że ja nie byłem w stanie uwierzyć, że jesteśmy na tle prawdziwego miasta, więc mega szacun za to. Tak samo jeżeli chodzi o kilka ujęć, czy to Norwegii, czy to innych części e, Europy. Ta Europa naprawdę pięknie się e, prezentuje i tutaj e, dla fanów pięknego Bonda będziecie usatysfakcjonowani. Szkoda jednak, że fani muzycznego Bonda nie będą, ponieważ. Kurczę, no tutaj muzykę robił Hans Zimmer i ona powinna nakręcać scenę akcji szczególnie jedną scenę pościgu, gdzie mamy dźwięki z klasycznego Bonda, ten temat Bonda się pojawia i tam przewija na samym początku filmu, a potem im dalej w las, tym gorzej, tym bardziej Hans Zimmer wchodzi. No dobra, co się robiło, gdy jest muzyka, gdy jest dynamika jakaś i trzeba zrobić, że jest napięcie. No napięcie się robi w ten sposób. Tum, 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 tum. Gdzie są moje miliony dolarów a w tym momencie my obserwujemy jak jak Daniel Craig tu, tu, strzela 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 tyle że jego strzelanie i mordowanie tam niespecjalnie jest wyjątkowe nie jest czymś innym jest typowym akcyjniakiem zwykły ziomek zabija po prostu idąc po trupach nie w ten sposób, ponieważ muzyka powinna to podkręcić i sprawić, że my rozpoznajemy, tak, to jest błąd, to jest typowe dla Bonda. Nie, to nie jest typowe dla Bonda, w tym momencie staje się to generyczne przez robotę Hansa Cimera. A mamy jedną scenę, gdzie Bond jest po prostu jak terminator: idzie po schodach i robi, robi rozpierduchę. I ona się prosi, ta scena aż się prosi o coś wyjątkowego, żebyśmy zapamiętali tę scenę, a nie żeby ona była męcząca. A przez to, że muzyka jest tak bardzo wtórna, to ta scena dla mnie, ja Muszę przewracać oczami. Mimo tego, że pomysł jest super. Pozostaje nam jeszcze jedna kwestia, która jest zawsze dyskutowana, gdy mówimy o filmie bondowskim, czyli o kobietach Bonda, bo tutaj mamy aż trzy. Mamy Anny de Arnas, Lacey Du i mamy Lashana Lynch, więc mamy nową agentkę, mamy e, kolejną agentkę, która teoretycznie może być w relacji typowej e, Bond, dziewczyna Bonda i mamy dziewczynę, która już była w nim w relacji z e, Spectre, więc ona tutaj wraca jako w roli Madeleine. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. I jeżeli chodzi o to, co robi Anna de Arnas, wow! Ona na ekranie nie jest niestety super długo i była we wszystkich materiałach promowana jako najważniejsza postać. Ona będzie tą nową dziewczyną Bonda. Co więcej, znacie no, znaleźć artykuły: Ania de Arnaz, nowa dziewczyna Bonda, bla, bla, bla. A tutaj reżyser i scenarzysta powiedzieli: Dobra, robimy troszeczkę psikusa i bardzo fajnie robimy przykusa. Przez te 30 minut, gdzie oni są razem na ekranie, to to jest prawdopodobnie najlepsze 30 minut tego filmu. Dynamika ich relacji, charyzma Anny de Arnas, charyzma, która jest wyciągnięta przez naturalność, przez... ona jest tak bardzo prawdziwa. Wiecie o co chodzi? My mówimy o filmie, mamy aktorów i tak dalej, ale. Macie Rami Malek. Rami Malek chce uzyskać Waszą uwagę i Rami Malek robi Jestem dziwny. A Ania De Arna robi I już. I ty, I ty jesteś przyklejony do ekranu. Ona Tobie się wydaje, że ona nic nie zrobiła, a ty już ją kochasz i ty chcesz oglądać filmy z nią. Co więcej... Ja chciałbym zacząć petycję, żeby Ania de Arnaz została nowym Bondem. Moim zdaniem ona powinna przejąć tę schedę. Ja chcę oglądać właśnie jak ona kobietyłki. tyłki. Idris Elba, dobra, na drugim miejscu, ale dla mnie Ania de Arnas zdecydowanie najlepszy Bond, co zresztą pokazała w tym filmie przez te 20-30 minut. Niestety nie ma jej. Im bliżej końca, tym dalej od Ani de Arnas. Zatem to, co było dla nas najlepsze w tym filmie, jest godzina, półtorej, nawet czasem dwie godziny temu. Więc nie zdziwię się, że jeżeli część z was będzie miała tak uwaga wasza, będzie wow, a potem coraz gorzej. Laszana Lynch jako nowa 007. Ona zagrana jest całkiem fajnie, ale będę przeraźliwie narzekał na to, w jaki sposób poprowadzono jej postać, ponieważ jeżeli ktoś napisał ją w sposób tak... Hmm, mało charakterystyczne. Ona dostaje zadania typu fabuła wymagałaby, żeby kogoś tam... Ona jest takim sklejaczem fabuły. On nie wiemy, jakby tu połączyć bonda z tym, co się dzieje w Stanach. Jest to laszana leci. Eee, tutaj przydałoby się wyjaśnić, że bond coś robi i fajnie byłoby znaleźć kogoś, kto pomoże mu przejechać gdzieś. Laszana podjeźdź pod niego za autem. Arr, tak się nie pisze postaci, niestety ona jako agentka 007, ona fajnie gra, ona naprawdę pasuje jest troszeczkę taka zarozumiała, jest troszeczkę ale jednocześnie bardzo wierząca służbistka jest bardzo sprawna w tym co robi fajnie się bawi jako, jest fajną agentką, naprawdę, ja ją mega kupuję nawet jako 007 super ją kupuję, ale gdy widzę jak słabo wykorzystana jest przez reżysera i naprawdę jakbyście się zastanowili jaka jest jej rola poza tym, że ona ma kleić i pomagać pomagać Bondowi, Oj 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 I to jest niestety wina, wina scenariusza. Wątpię, żeby ktokolwiek z was za 5 lat powiedział, o pamiętacie, co ona zrobiła. Nie, i to, że w ogóle zabrali jej trochę, jakby charakter a pokazane jest przy Annie de Arnas, że ten charakter da się, da się wpisać i da się zrobić jakiejkolwiek postaci, no to byłoby znacznie lepiej. Już nie wspomnę o tym, że mamy tu oczywiście te postacie drugoplanowe, które są złoczyńcami. I jedna z tych postaci drugoplanowych, która jest złoczyńcą, jest fajnie budowana przez pierwszą połowę filmu, a potem nagle okazuje się, że jest, mimo tego, że jest budowana jako jedną z ważniejszych, czyli, wiecie, ważniejsza osoba, ona nie brudzi sobie rąk, to na końcu okazuje się, że jest przydupasem, która nawet... Nie ma powodu dla, dla jego obecności w konkretnym jednym miejscu. Kompletnie nie ma powodu. On jako ważna postać nie pojawiłaby się tam. A jest traktowany jako przydupas, który po prostu, a idź przynieś mi kawę. No nie. I to są kolejna rzecz, która chyba mnie najbardziej w tym filmie irytuje. Do tego przejdziemy. Czyli kobiety, na plus aktorka, która gra Madeline um, i ta relacja ich, która jest bardzo romantyczna, bardzo dramatyczna. To nie jest coś, co wiele osób, które lubi Bonda, te starsze szczególnie Bondy będzie lubić, ale oni to sprzedają. Gorzej że to sprawia dla mnie, że zakończenie staje się jeszcze bardziej bolesne i cierpiętnicze. Ale mówiłem o tych troszeczkę dziurach fabularnych. Ten film, gdy zaczynasz zastanawiać nad nim, tak jak prawie każdym Bondem, zaczyna cię boleć w konkretnych miejscach. I boli im bardziej zbliżamy się do trzeciego aktu i im bardziej zauważamy, że jest on zbudowany tylko po to, by zrobić coś ważnego z punktu widzenia dwudziestu kilku filmów o Bondzie, ale jednocześnie bardzo Jasnego dla nas, że zrobimy. Na przykład jest jedna akcja, w której wydaje mi się, że mamy rozwiązanie, które byłoby tak cudownie dramatyczne, że każdy z nas wychodząc z kina by płakał. Jest jedna bardzo prosta rzecz, że Bond na końcu spotyka się z pewnymi dwoma postaciami i dochodzi do czegoś w wyniku tego spotkania, ponieważ on w tym momencie coś ma. Wszyscy, którzy widzieli, już wiedzą o co mi chodzi, ale zamiast to zrobić, robimy. Bond nagle wie, że to coś ma, i zamiast się z nimi spotkać, to on sobie z nimi rozmawia. To obraca sytuację i zamiast pokazać dramatyzm po nagłym zrobieniu czegoś przypadkowym, zamiast tego mamy, pogadamy przez telefon i zrobimy jeszcze, przeciągniemy to, potem będziemy robić mega wielkie ujęcia na gluty, bo oczywiście są gluty, bo musimy płakać i... Moim zdaniem jest tutaj mega niewykorzystana szansa, bo my wiemy, w którą stronę to już pójdzie w tym momencie. I w tym momencie wiemy, że doprowadzi to do czegoś, na co moim zdaniem nie zapracowali w tym filmie. Na, na to, co się stało na samym końcu filmu, błąd grany przez Daniela Craiga zapracował przez poprzednie filmy. Ale czy zapracował w tym? Nie. Kompletnie nie zapracował. Nie zapracowały także inne postacie, które robią po prostu ej ty, idź tam. I znowu trzeci akt mamy, ty agentka 007, wiesz co? A weź se, idź stąd, ja se tu ogarnę. Okej. Okay. Mm, boli to, bo wiesz, że nie jest to, ona, to nie jest dlatego ich zachowania nie wynikają z charakteru postaci, z charakteru roli, którą pełnią, tylko bo trzeba doprowadzić do tego, żeby Bond tutaj walczył z tym, a tym i rozmawiał o tym, a o tym. No nie. James Bond. Spróbujmy zatem zebrać te moje myśli z lewa i prawa i poukładać je. Jeżeli chodzi o film akcji, taki po prostu blockbuster, który chcesz spędzić miło czas, no to Bond, Nie czas umierać, będzie całkiem miłym doświadczeniem. Szkoda tylko, że takim długim. Jeżeli chcesz się pożegnać z Danielem Craigiem jako Bondem, zdecydowanie to jest dobra rola. Jeżeli lubisz go w poprzednich, będziesz go lubić też tutaj. Ale jeżeli oczekujesz filmu, który będzie. Ciekawy, fabularnie, który złoczyńca zostanie przecież zapamiętany na więcej niż tydzień, no to niestety to nie jest film dla ciebie. Ale jeżeli jesteś fanem Bondów, to ten film jest w pewnym sensie musisz to zobaczyć. Ponieważ dzieją się tu rzeczy, przynajmniej dwie, których do tej pory nie było w serii, i no kurczę, to jest troszeczkę tak jak obowiązek Twój, żeby. trochę tak jak obowiązek osoby, która zapisuje wszystko, żeby wiedzieć o co chodzi i jaki sposób to zrobili. Czy jest to. Dobry pomysł, bo oni tutaj rozwiązują pewne problemy. Chcemy zacząć nową erę bonda, zatem musimy oczyścić pole, tak to powiem. I oczyszczają to pole. I część oczyszczenia tego pole, ja po prostu wiem, że ono będzie, więc w pewnym sensie mówisz. Aha, dobra, czyszczą, żeby kolejny bond nie musiał, więc trochę jesteś wkurzony, że zamiast po prostu zrobić tak jak niektóre bądy, zignorować to. Czyli po prostu nieważne co się wydarzyło, sam koniec tego bonda mógłby być taki, że jakakolwiek organizacja terrorystyczna przejęła kontrolę nad całym światem i teraz żyjemy w dystopii, a następny bond mógłby się zacząć tak jakby najbardziej pokojowy okres na świecie istniał, ponieważ te bondy nie muszą tworzyć wielkiej kontynuacji, to było ich największą siłą. A tutaj próbujemy zdecydowanie zrobić tak, dobra, oczyśćmy wszystko, żeby następny miał łatwiej. Niepotrzebnie, ponieważ to sprawia, że częściowo ta fabuła nie idzie tak jak powinna charakterologicznie, logicznie tylko, bo mamy na naszej tablicy ludziki i te ludziki tego trzeba skasować, tego trzeba przesunąć, tego trzeba zmienić, a tego trzeba przywrócić, jak nie. Mam zatem strasznie mieszane uczucia z tym bondem i e, jako, że ja nigdy nie byłem mega fanem i zawsze byłem. Nie pamiętam, żeby którykolwiek z tych bondów działał na mnie w ten sposób, że muszę do nich wracać. No, więc jako, że nigdy nie byłem mega fanem, to nie czuję się super zawiedziony. Ale nie zdziwię się, jeżeli pojawią się osoby, które będą mega zawiedzione, a z drugiej strony, które będą patrzeć na to naprawdę bez jakiejkolwiek krytyczności, będą się jarać. Ale ludzie mogą się jarać wszystkimi rzeczami, ja wam tylko starałem się pokazać cały kontekst tego filmu, mimo tego, że wychodząc z filmu, ja powiedziałem, jest za długi, zmęczyłem się, przesadziliście. To były moje najbardziej na gorąco wypowiedziane myśli i moim zdaniem to jest najkrótsza recenzja. Za długi, zbyt męczący, zbyt melodramatyczny. Wciąż jednak nie powiem, że zmarnowałem czas. Teraz czas na was. Podzielcie się swoimi wrażeniami, bo bądź co bądź, to jest pierwszy ogromny mega hit na świecie, który chyba nam pokazuje, że nie boimy się już aż tak COVIDu, albo że udało się tak dużo rzeczy już zabezpieczyć, że wraca chęć chodzenia do kina. Czekam zatem na wasze komentarze. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału i my widzimy się oczywiście następnym razem tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Na razie.